Obcy podaje na pole karne, tu szarpa, główka, gol! 2-1. Protestuje Maciej Szczęsny, ale arbiter pokazuje, że wszystko było prawidłowe i Witew, który zawsze miał drużynę z charakterem, pokazał. Dewiakami Szymkowiak pokazał mu Kobylański, gdzie ma zagrać. Doskonałe podanie Szymkowiaka. Kobylański w polu karnym źle przyjął piłkę. Musi teraz poczekać na Szarpaka. Szarpak był, jest, jest, był Piotr Szarpak, jest bramka. Mówiłem o tym, kiedy Szarpak strzelał w pierwszej połowie, że jeszcze się nie udało, ale próbować trzeba. Przepiękne, czyściutkie, celniutkie uderzenie Piotrusia Szarpaczka. 1-0 prowadzi Widzew, który, przypomnę, gra w dziesiątkę. Akcję rozpoczął Mirosław Szymkowiak doskonałym zagraniem do Andrzeja Kobylańskiego i Szarpak uderzył tak, jakby to był trening,